To był pierwszy taki festiwal kwiatów zorganizowany w Koninie. Cały weekend do hali sportowej, w której się odbywał, ściągały tłumy, aby zobaczyć rozmaite rośliny doniczkowe. Sporo było takich, które znamy i znajdują się w wielu domach, ale niektóre były dość egzotyczne i unikatowe. Każdy z pewnością znalazł coś dla siebie, bowiem kwiaty można było kupić. A do wyboru były małe i duże, z zielonymi, ale też kolorowymi liśćmi, niektóre ażurowe, a inne zupełnie nie przypominające na pierwszy rzut oka żywych roślin. Większość odwiedzających halę na pewno zachwyciły swoim wyglądem, ale raz po raz wśród nich słychać było, że ceny były mało przystępne.